Szanowni Państwo, opowiedzieliśmy sobie troszkę o funkcjach trygonometrycznych, a teraz troszeczkę zmienimy temat. Nadal będziemy mówić o kątach, ale powiemy sobie o czymś, co będzie nam potrzebne już wkrótce. I co jest istotne, szczególnie dla matematyków, tym razem nieco mniej dla inżynierów. Powiemy sobie mianowicie troszkę o mierzeniu kątów. Jak mierzyć kąty? Państwo wiecie, jak mierzyć kąty kątomierzem. Na przykład. Albo sekstantem. Dobrze, ale w czym mierzyć kąty? W jakich jednostkach? Z odległością jest mało problematyczna sprawa. Wiadomo, jakie są jednostki odległości. Mamy metr, centymetr, kilometr. Mamy też cal, stopę, yard i mile, jak ktoś bardzo lubi. W czym natomiast mierzyć kąty? Tu sprawa jest troszkę subtelniejsza niż z odległościami. Dlaczego tak jest? Otóż jednostki odległości są, można powiedzieć, arbitralne. Ktoś umówił się na metr kiedyś, tak? Mieliśmy dawno temu wzorzec metra w Sèvres pod Paryżem. Ktoś inny gdzieś indziej umówił się na cal i stopę, tak? W zasadzie jest obojętne, na jaką jednostkę się umówimy, byle stosować ją konsekwentnie. Z pewnych powodów wygodniej jest nam używać metrów, bo wszyscy już w koło używają metrów, ale właściwie można sobie wyobrazić jakiś dziwny kraj, w którym ludzie nie używają metrów, tylko cali i stopy i też można żyć. Z kątami jest inaczej. Otóż jednostki kąta niekoniecznie warto wybrać sobie dowolnie. Dlaczego? Otóż tak jak nie ma naturalnej odległości, która nam się kojarzy z czymś takim szczególnie wyróżnionym. Metr nie jest wyróżniony dla nas bardziej niż stopa. Metr to nie jest coś takiego naturalnego. No, może długość mojego kroku jest około metra, jak wyciągam nogi, ale też nie. Natomiast w przypadku kąta mamy takie szczególne kąty, które są jakby inne od innych. Takim kątem jest na przykład kąt prosty. Tak? Ten kąt jest inny niż kąty ostre czy rozwarte. Mamy kąt pełny, tak? To jest kąt prosty. Oznaczamy go często łukiem z kropeczką. Mamy kąt pełny, który wygląda tak. Tak? To jest taki kąt, w pewnym sensie można powiedzieć, największy jak się da w geometrii. Więc tak jak nie ma przynajmniej na pierwszy rzut oka takich odległości, które są w jakiś sposób wyróżnione, jakieś szczególne, w jakichś szczególnych własnościach, tak z kątami tak jest. Zatem wydaje się rozsądne, żeby dla tych szczególnych kątów, które mają szczególne własności, wybrać jakieś szczególne liczby, które im odpowiadają. No, w przypadku miary stopniowej kąta, do której jesteśmy przyzwyczajeni od dziecka, wybrano 90 stopni dla kąta prostego, czy też 360 stopni dla kąta pełnego. Wybór ten pochodzi jeszcze z czasów starożytnych Babilończyków, którzy używali systemu 60-kowego. 360 stopni ładnie dzieli się przez 60. I wybór ten przyjął się do dzisiaj, jest używany powszechnie, ale dla matematyków wcale nie jest najwygodniejszy. Okazuje się, że matematycy lubią mierzyć kąty zupełnie, ale to zupełnie w inny sposób. Jak mianowicie? Popatrzmy sobie na nasz kąt pełny. Ten nieudolnie narysowany obrazek przeze mnie na tablicy, to można sobie wyobrazić, jest okrąg. Tutaj w przypadku kąta prostego mamy ćwiartkę okręgu. Zobaczmy. Za każdym razem kątowi odpowiada pewien łuk. W przypadku mniejszego kąta, na przykład prostokątnego, mniejszy łuk. W przypadku większego kąta, kąta pełnego, większy łuk. W przypadku jeszcze mniejszego kąta, ostrego, będzie to jeszcze mniejszy łuk. Zatem można się domyślić, że miara kąta, to czy kąt jest większy czy mniejszy, jest jakoś związane z długością tego łuku, tego czy tego okręgu. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że temu samemu kątowi, temu lub temu, może odpowiadać dłuższy lub krótszy łuk. Tu mamy dłuższy troszkę łuk, tu mamy krótszy. Tu mamy krótszy, tu mamy dłuższy i tak dalej. To prawda, temu kątowi pełnemu może odpowiadać dłuższy łuk, czyli większy okrąg. To prawda, ale to nie szkodzi, dlatego że możemy się umówić, że zmarzę te duże łuki, żeby nam nie przeszkadzały. Możemy się umówić, że będziemy mierzyć kąty w sposób następujący. Miarą kąta, czyli liczbą, która opisuje, czy kąt jest większy, czy mniejszy, jak duży jest, będzie nie tyle długość tego łuku, ile stosunek długości tego łuku do długości promienia. W tym przypadku będzie to ten odcinek, w tym przypadku ten odcinek. No, z geometrii wiemy, że jeżeli zwiększymy promień dwukrotnie, narysujemy okrąg o dwukrotnie większym promieniu, to i długość tego łuku zwiększy się dwukrotnie, obwód koła czy długość okręgu.
Zatem okazuje się, że stosunek, no, zobaczycie Państwo na przykładach, stosunek długości tego łuku do promienia jest dla danego kąta zawsze taki sam. Skoro dla danego kąta ten stosunek jest zawsze taki sam, to ten stosunek jest liczbą, która dobrze się nadaje na miarę kąta. I to jest właśnie, proszę Państwa, coś, co matematycy nazywają miarą łukową kąta. Miarą łukową, bo jest związana z długością łuku. Ponieważ długość łuku nie jest dobrą miarą, bo może być większy lub mniejszy promień tego łuku, więc będziemy używali stosunku długości łuku do promienia. Można też dla wygody umówić się, że zawsze będziemy używali promienia o długości 1 i wtedy po prostu stosunek długości łuku do promienia, czyli do jedynki, jest taki sam jak długość łuku. Ale my tak nie będziemy robić, my będziemy mówić o stosunku długości łuku do długości promienia. Zatem policzmy sobie, jak wygląda miara łukowa kilku znanych nam kątów. Kąt pełny. Załóżmy, że narysowaliśmy tutaj okrąg, bo łukiem odpowiadającym kątowi pełnemu jest cały okrąg. Okrąg o promieniu niech będzie 3. Ile wynosi długość okręgu o promieniu 3? Wiemy ze szkoły, że długość okręgu o promieniu r wyraża się wzorem 2pi r. Zatem 2 razy pi razy 3 to jest 6pi. Długość tego łuku to jest 6pi. Zatem miarą kąta pełnego jest stosunek 6pi do 3, czyli 2pi. Nie mamy już teraz 360 stopni, tylko 2pi. 2pi czego? Mówi się czasem na tą jednostkę radian, zatem 2pi radianów. Tak jak symbol stopień oznacza się małym kółkiem, tak radiana nie oznacza się wcale. Z pewnych powodów jest to rozsądne. Przynajmniej w matematyce, fizycy piszą rad. Popatrzmy sobie na kąt prosty. Załóżmy, że mamy promień tego łuku, niech będzie 2. Ile wynosi długość ćwiartki okręgu o promieniu 2? No, długość całego okręgu o promieniu 2 wynosi oczywiście 4pi, jak łatwo policzyć. Ćwiartka okręgu jest 4 razy krótsza, zatem wynosi nie 4pi, a po prostu pi. Zatem miarą łukową kąta prostego będzie stosunek długości tego łuku, odpowiadającego kątowi prostemu, do długości promienia, czyli pi drugich, albo jak to woli, pi drugich radiana. Wyobraźmy sobie, że mamy kąt, który narysowałem tutaj. Załóżmy, że to jest 30 stopni. Powiedzmy, że długość tego promienia, on tak wygląda na niezbyt duży, to powiedzmy, że to jest 1 druga. Ile wynosi długość okręgu o promieniu 1 druga? Oczywiście długość okręgu o promieniu 1 druga wynosi 2pi razy 1 druga, czyli pi. No ale 30 stopni to jest, jak wiadomo, 1 dwunasta kąta pełnego. Zatem długość, miara łukowa kąta 30 stopni to będzie długość okręgu, długość łuku, czyli 1 dwunasta pi do długości promienia, czyli 1 drugiej. Łatwo policzyć, że to jest po prostu pi przez 6, albo 1 szósta pi. Oczywiście możecie Państwo zapytać, po co taka dziwna miara? Przecież pi jest liczbą niewymierną. Ile byśmy nie napisali cyfr po przecinku, to nie będzie dokładnie, jest to kłopotliwe. Dla inżyniera rzeczywiście może to być kłopotliwe. Inżynier lubi napisać liczbę z trzema miejscami po przecinku, wiedzieć, że jest dokładna. Z pi tak nigdy nie będzie. Ale okazuje się, że z pewnych powodów miara łukowa kąta jest dla matematyków ogromnie przydatna. Jeden z tych powodów już wspomniałem, ona jest bardziej naturalna. Nie mamy tutaj takiego poczucia jak w przypadku miary stopniowej, że wybraliśmy 90 stopni, bo tak. A czemu nie 100 stopni na kąt prosty? Można by, to gradusy są tak zwane, tylko nikt tego nie używa prawie. Tutaj nie mamy poczucia, że wybraliśmy arbitralnie, że wybraliśmy coś dekretem, bo tak nam się podobało. Tutaj ten wybór wydaje się naturalny. Długość tego łuku jest czymś, co wydaje się bardzo mocno związane z miarą kąta. Większy kąt, większa długość łuku. Mniejszy kąt, mniejsza długość łuku. Okazuje się, że są też inne powody. W toku dalszych studiów, jak będziecie Państwo się uczyli analizy matematycznej, zobaczycie Państwo coś, co nazywa się rozwinięciem funkcji trygonometrycznych w szereg Maclaurina. Zobaczycie Państwo, że jeżeli kąty przedstawiamy w stopniach, to jest to dziwny, skomplikowany troszkę wzór. Jeżeli przedstawiamy w radianach, wzór jest o wiele, wiele prostszy. Ale są też inne powody, również przydatne, nazwijmy to inżynieryjnie, z uwagi na zastosowania matematyki. Na przykład, wyobraźmy sobie, że mamy trójkąt prostokątny, gdzie kąt ostry jest bardzo mały.
Dla uproszczenia umówmy się, że przeciw prostokątna ma długość 1. Żeby przy liczeniu sinusa było to jeden w mianowniku, który upraszcza rachunki. Przypuśćmy, że długość tej krótkiej przy prostokątnej wynosi x. Ile wynosi teraz miara tego kąta? No, miara tego kąta, ułkowa oczywiście, to będzie co? Wyobraźmy sobie okrąg, czy łuk okręgu o środku w tym punkcie i promieniu 1, no to ten odpowiadający temu kątowi. To będzie łuk okręgu wyglądający mniej więcej tak. Widać, że jak ten kąt jest bardzo mały, to ten łuk okręgu też ma długość mniej więcej x. Prawda? No bo to jest, czy narysujemy prosty odcinek, czy taki łuk, to jest prawie to samo. W przybliżeniu jest to to samo. A zatem okazuje się, że sinus tego kąta, którego miara łukowa wynosi x przez 1, czyli x, to jest mniej więcej to samo co x. To bardzo wygodne. Tak samo jest z tangensem. Okazuje się, że taki trójkąt prostokątny o bardzo małym kącie ostrym to jest prawie trójkąt równoramienny. W przybliżeniu długość przy prostokątnej też jest 1. Mniej więcej. Zatem tangens tego małego kąta x, o ile wyrażamy go w radianach, również jest równy w przybliżeniu x. Jak wyrażamy go w stopniach, jest zupełnie inaczej. To jest bardzo wygodne. Jeżeli kiedykolwiek na przykład zobaczycie Państwo wyprowadzenie wzoru na częstotliwość wahań wahadła prostego, to tam fizycy używają takiego założenia małych wychyleń. I ten wzór, taki prosty, znany nam z fizyki, jest poprawny dla małych wychyleń. Co to znaczy dla małych wychyleń? To znaczy właśnie to, co tutaj narysowałem. Przybliżamy, możemy przybliżyć, to znaczy to, że możemy sinus czy tangens przybliżyć wartością x, wartością kąta. Także z różnych powodów, zarówno teoretycznych, jest to eleganckie rozwiązanie, naturalne, jak i praktycznych, na przykład możemy sinus czy tangens małych kątów przybliżać po prostu ich miarą, miara łukowa kąta będzie częściej przez nas wykorzystywana w matematyce i przez matematyków jest zdecydowanie preferowana. Dziękuję bardzo.